Janusz i Grażynka w RMF FM. Janutek, ale ty się weź... Jest? Janutek, szybciutko opalacze nakładaj, te slipeczki, co ci kupiłam na działkę. Nie będę w opalaczach po ulicach chodził. Będziesz, Janutek, będziesz, nasi posłowie chodzą, to i ty możesz. No, pokazał na plaży organa władzy. A my nie władzy. Mamy nic do ukrycia, Janusz. My się nie musimy w garnitury ubierać, my możemy nago chodzić. A ty wiesz, co się mówi u nas? Że nasza Beatka to w ogóle dostała misję i ona zostanie teraz w Unii szpicrutą? Szpic coś zostanie, to jest ważna funkcja. Spitsbergen, Spitsbrudka, Spitsbroszka, Schleswig-Holstein, co? Nie, Schleswig-Holstein to ta, co z Nowoczesnej odeszła. Słuchaj, ona będzie szpicelkandydat, to będzie taka lokomotywa. Szpicelkandydat, kandydatka na szpicla? A, pójdzie do Unii, to sobie dopiero te premie, co jej się należała, odbije. A nie wstyd wam tak, Grażyna, brać kasę od innych lewaków i Żydów? O Janusz, my oficjalnie stanowczo potępiamy Unię i to każdy wie. No. Ale euro nie śmierdzi, nie? Ej, no to koniec Unii będzie. Jak tam Beatka wpadnie, to ich finansowo wykończy Grażyna. Ona na same loty w Polsce wydała 2,5 miliona. Przez nią Kuśnierewicz nie popłynie w rejs na stulecie, nie? Bo jego pieniądze na pływanie to twoja Beatka wylatała. I bardzo dobrze, pierwsza była, wylatała na stulecie. I co? I to przejdzie do historii. I to ludzie zapamiętają, a nie jakiś rejs Kuśnierewicza. Ta tratwa, samolot, samochód. Ta kobieta ma problem z błędnikiem. Czym by się nie poruszała, to i tak ląduje w pil. Janusz, nałóż te slipeczki. Te żółciutkie, szybciutko. I łopatkę weź. Będziesz kopał. Będę kopał.